Serdecznie witam z hali w Piotrowicach, Katowicach, popularny Manhattan. Dlaczego Jamel akurat tutaj mówią na te okolice Manhattan? Nie wiesz, a dlaczego nie grasz? Też nie wiesz, co? Nie wiem. Jamel nie trenuje, ostatnio problemy zdrowotne, czy miłosne, nie wiem. Aby się tutaj przydał. I rozpoczął Prudnik od prowadzenia. Przypominam, że Prudnik jest mistrzem województwa opolskiego UKSSP 27, wicemistrz województwa śląskiego i taka jest para play-off, baraży, dwumecz. Kto w dwumeczu osiągnie lepsze rezultaty, ten przejdzie do półfinału, czyli do 16 najlepszych drużyn w Polsce w kategorii U20. A rzuty wykonuje Pawlik, najlepszy strzelec na Śląsku. Wszystko też dzisiaj od niego zależy. Internauci go wybrali najlepszym graczem MVP sezonu zasadniczego. I dużo od niego zależy. Na tej hali potrafi grać to właśnie Mateusz Pawlik. Tu w meczu z Rudą Śląską. Można powiedzieć, że tu zwyciężył Pawlik z Rudą Śląską i UKS zajął drugie miejsce. Wtedy chyba to 9 trójek wrzucił Mateusz. Na niego niektórzy mówią, że jest strasznym farciarzem, że mu się udaje. Ale to nie jest do końca tak. Trzeba mieć dar do rzutu. Trzeba trafiać. No. A rzuty wykonuje Madziar. Tomasz Madziar miał przejść do Kutna, a jednak został w Prudniku i może tutaj dzisiaj drużynie pomóc. Szybka akcja, dobry blok Madziara. Piłka wyszła na aut. Polibrzuch.